Witam was, moi drodzy, bardzo ciepło w kolejnym odcinku z gry Medieval Dynasty. Gra oczywiście ze mną. Niedzielny, witam was serdecznie. Witajcie, witajcie. Co dzisiaj w odcinku? Dzisiaj w odcinku planujemy, ja planuję przynajmniej iść sprzedać do, albo no właśnie, nawet nie trzeba do Piastowi. Myślę, że pójdziemy zaliczyć to zadanie. Co ty na to? Tak, sprawdź tak, miejsce tak. W pobliżu jeziora. A wtedy tyle kasy tam byśmy na to wydali. Tak, a wtedy tam sobie sprzedam parę tam rzeczy, które mam przy sobie. Zastanawiam się, powiedz mi, czy mam coś takiego jak mikstura udźwigu? Czy ja mam to sprzedać, czy będziemy to trzymać w razie czego? Nie wiem, ja to sprzedałem, bo i tak no, możesz to dźwigać, ale gorzej jak ci zabraknie, będzie. Mikstura siły, mikstura trzeźwości. Ja się boję, że czasem może być do jakiegoś tego. Wiem, że kiedyś mikstura trzeźwości była w solowym, chyba na do jakiegoś zadania. Trzeba było komuś tam dać, jakiejś babce. No ale dobra. Może zostawić te mikstury. To spokojnie, jak będzie trzeba, to się na wiosnę sprzeda, jakby zabrakło na podatki. Znaczy wiesz, akurat siły i trzeźwości to tylko 8, czyli 4 dostaniemy. A u dźwigu za to kosztuje 40, więc 20 byśmy dostali. To nie sprzedam jej. Słuchaj, ta, nie, korci mi ta narzuta, bo 500 kosztuje, to 250 byśmy dostali. Ale może lepiej zatrzymać jako prezent, bo to jest coś, kurka, no, możesz fajnego. Zatrzymać. Dobra, to tylko piwo i miód sprzedam. Możemy robić te, jak one się nazywają, buty skórzane, nie? Bo mamy dużo skórek, tylko nie wiem, gdzie to się robi. Stół krawiecki chyba. A gdzie ty jesteś? Buty przy... Tak, i potrzeba mieć futerko i skórki. Możemy buty skórzane. Może poróbmy, zanim pójdziemy na... i handlujemy od razu. No dobra. Bo mamy dużo tych skórek i futerek. Powiedz mi tylko, czy ty masz... Bierzesz ty, czy ja mam robić? Ja mogę robić, zależy, który poziom masz. Czy to ma znaczenie cena na przykład na to, kto ma jaki poziom w robieniu czegoś? Nie, to... Chyba ilość tylko można z danego tego, ile się robi, albo szybciej. Bo ja mamy 62 kawałki, no, a futra mamy 41, więc parę butów na pewno zrobimy. To wrzuciłeś czy nie? Aha, dobra, to Nie, tam leżą. Futro biorę, wszystko 40. I skórę. No czy ja się, czy ja tam dojdę? Już jestem przeciążony. Dojdziesz. O rany. Dobra, biegnę. To jest mój bieg. No, dobrze idzie ci. Dobrze. Dobrze idzie, dobra. Dobrze idzie, no. A bogi zapomnę szybciej. Na stole. Dobrze, co my chcieliśmy zrobić? Mówisz buty, butki, tak? Butki futrzane. Futrzane buty, R. Tak. Zrób 4 pary. No, one są po 180, więc po 9 dych dostaniesz za sztukę. Dobrze, dobrze. 360 kasiory. Dobrze. Brawo. Jeszcze mogę zrobić proste buty. Ze skóry. No to dawaj. Dawaj, no. Każdą rzecz trzeba wykorzystać i wszystko spylimy. 3 sztuki. Prawda, teraz myślę, że w szwalni to powinienem ja robić, ale to już nie ma znaczenia. No tak, no takiego. Właśnie o tym mówiłem. No ale to wiesz, ale... jest twój odcinek, to jest bez sensu. Dobra, kuchnię trzeba i tak zbudować, to ja będę pichcił, a ty będziesz ten w szwalni siedział. Dobra, idziemy? Dobra, to możemy iść, tak. Czekaj, to tam jest za zadanie, nie? Do ostoi. No tam, nie? Tam. Mhm. Tylko tam. Może lepiej tym dróżką, bo to... A kto tutaj klęczy i zbiera coś? Ildefonsa znowu na kolanach. Jak zwykle. Ona mrówki chyba ogląda. Mówisz? Może zbiera na obiad, taka głodna, ty. Robi polewkę z mrówek. Albo no, zbiera właśnie, żeby... Może faktycznie, no, nalewka jakaś. Albo coś... Albo grzyby zbiera. Kurczę, muszę sobie żonę znaleźć. No muszę, no. Ile razy, to tak wiesz, nieładnie, że jestem ciągle... Nie po Bożemu. No właśnie, czyli no nie wiem, czy wiesz, no taki młody chłopak w kwiecie sił, nie, no to... Tak. To stoja. No i dobrze, biegniemy. To stoja. A tutaj w razie czego łuk mam.
I oczywiście nic z nim nie zrobię pewnie, bo jak mnie zaatakuje wilk, to pewnie po. Ale kto wie. Tak. A, też w podpowiedziach było, że jak mamy włócznie w ręku, to jakaś szybsza animacja zbierania jest. A, to tak, widziałem ten komentarz, tak. Więc też warto... dźwigać coś w ręce. Tak, jak idziemy. Ale to też jest śmieszne, że prędkość zbierania zależy od animacji, nie? To powinno być w ogóle niezależne od tego. No. Jest tu kilka rzeczy, które sprawdziłeś to? Chciał poprawić. A, czekaj, a może to sprawdzę, co? No sprawdziłem, to działa. Aha, zobacz. Działa, tak? No to nie ja cały czas zbieram patyki i nie ma. Od razu nachylam się tylko. Dobra, ale może coś trzeba czekać, bo to trzeba zebrać takiego jak grzybek. A po co grzybki zbierasz? Bo szybciej, bo się nie pochylasz pod niego, do niego. Ale numer. A, faktycznie, no tak, no to ja patyki sobie zbieram i już jest, no tak. No. Jestem już brudny. A dobrze, idziemy nad jezioro, to się wykąpię przynajmniej. Teraz cały brudny. Gdzie jest ta ostoja? Tu, ale które jakiś, ten? Ktoś tu idzie, ucieka przed nami. A to ty idziesz. Ktoś ucieka przed nami. To ja. Ale zaraz, czy ja dobrze idę? Nie, tam nie, jest. Nie, nie, nie. W dół, ale tak po skosie. Dobra, sprawdzimy miejsce nad jeziorem. Spoko. Mam nadzieję, że będzie full kasy. Mam nadzieję. Zobaczymy tutaj, czy czasem jakiś przewrócony wóz tam, czy nie będzie po drodze, bo wtedy powinien być pełen skarbów. Oczywiście dla nas teraz wszystko jest skarbem. Jeszcze. Dokładnie. Dobra, to zaraz będzie... Aha, idziesz tutaj zobaczyć ten kamień. Tam jest ten w koszyku. Ten kamień. Tam jest w koszyku, no. Dobra, lecę. Tajemnicza notatka. Mogę? A to ty weź, no dobra. Przyjrzyj się temu bliżej. Po raz kolejny ryby zniknęły z kosza, a obok niego pojawiła się kolejna notatka. To zdecydowanie ten sam autor. W tym momencie rozpoznałbyś to okropne pismo wszędzie. Wiadomość brzmi następująco. Ryby, jeszcze więcej, większe ryby. Teraz szczupaki. Pamiętaj, do kosza rodzaj 42. 42 incze. 42 cale. Czy tam cale, no tak, tak. Szczupaków. No to musisz ty kupić, bo ja na pewno nie mam kasy. Ale czy ja mam kasy na to? A gdzie to było? U kogo? Miałem. Tam na końcu tego pomostu gościu handluje. A, pamiętam, faktycznie. Od razu mu sprzedam mikstury jakieś. A ja idę się wykąpać. To się wykąp. Tutaj się szło którędy. O, dzwony dzwonią do kościoła czas. Fajne jest to, że to jest niby polskie tłumaczenie i tekst I can do it tomorrow. W napisach, już nie mówię, że tam gadają, nie? Ej, kogoś by... Aha, nie mamy chatki. Bo byśmy wzięli gościa, który byłby dobry w wydobyciu. A gdzie się kupuje? Byłem u kolesia i co? A tutaj jest ten koleś? Tak. How are you? Pokaż mi swoje towary, siezyrze. Price is so low, you don't need to huggle. A też się zaśmiał z mojego żartu, patrz. Ile szczupaków chcieli? 10. To będzie mi kosztować 240. No, wiesz, tak źle. Już mam 400 zostało mi tylko. Znowu będzie trzeba do nowego sezonu. Ja mam, a czekaj, ja chciałem mu sprzedać. Ja chciałem mu sprzedać parę pierdół. Czekaj. How are you? Słuchaj. What do you need? Słuchaj, I've got it. Masz? Dobrze. Ja mam dla ciebie. Słuchaj, co ty powiesz na to, żebym ci sprzedał miód pitny? Chcesz się napić dzisiaj? Proszę. Albo piwo żytnie, 2 sztuki. Proszę. Pod grzybek jeden mam, ale nie chcesz, widzę. Prosty worek, pszenica, skóra, jeszcze mam jakoś solone rybie mięso. Chciałbyś? 5 sztuk, proszę. 55. Zgnij lizny, to ci nie sprzedam, bo jest warta 0. Radom mija 18 lat. O, ej, nie podbieraj mi żony. Słuchaj, mam 720 kasy. A to tą zagadałeś, no proszę. Jestem przeciążony, muszę iść te ryby wrzucić. A ty ile masz lat? 14, no to nie. Ale nie mogę z nią poflirtować, czyli to co? Ma już męża? Może już ma męża, może zajęta.
Nie wszystkich da się flirtować, nie ze wszystkimi. Kurka, to szybko. Pić. No, mam tylko żegnaj, tak. Muszę się ogrzać, ojeja. I should better warm myself up. No to się ogrzewam. Kurde. Dobra. I do kosza muszę wypełnić go rybami. Proszę bardzo. Mm-hmm. Opuść to miejsce. Poczekaj na następną porę roku pewnie, tak? Poczekaj do następnej pory roku. No, oczywiście, że tak. O rany. Dobra, zjemy sobie coś. Co ja bym sobie zjadł? Ja mam chyba tylko do jedzenia. 8 lat. Do jedzenia. Oje, no. Pieczone mięso. Dobrze. To teraz tak, zerknijmy na mapkę. Gdzie my jesteśmy? Ostoja, aha. Ja bym poszedł sobie na południe troszeczkę do ścieżki i pochodził po tej ścieżce. Ale aha, zaraz będzie noc, ty. Musimy do domu wracać chyba. Co ty na to? Gryzelda, 23 lata. Tam mogę odrywać. Niegosława. 20 lat. Już mnie lubi. 13% sympatii. Ale jak? Za co? Ale to jest oszustwo. Nie wiem. Nie wiem. O nie, to ja tutaj marnuję czas na szukanie. Ej, dzień dobry. Romans. Dzień dobry, Gryzelda. A to ty jesteś tutaj też. Aha. Sympatia plus 7. A można z panami ten? Nie można. Nie, tutaj chyba nie. Wiesz co, no byłem ciekaw. Chociaż w grze bym zasmakował takiego. Sympatia plus 7. O ty kurde, a przyniosę. Jak się masz piękna. O ty skubańcu, ja sobie na żółte przyniosę i złoty pierścień i zobaczymy, kogo będą wybierać. Słuchaj, ale plus jest... Plus 7 kolejne. 34. No to teraz musisz ją zabrać, nie? Do wioski naszej. Nie chcę, spokojnie. To takie tylko ten. A, to nie na poważnie, tak? Nie traktujesz tego znaczy, poważnie? Na poważnie, ale co... No, chociaż ona by nie mogła mieszkać, nie? Mamy chatę o, przecież, ty! Jak się masz piękna. Mamy woźnicę. Every village is a bit different. How can I help you? Potrzebuję podwózki. Do Piastowie 130. Nie wiem, czy za jednego, czy za dwóch. Ale wiesz, ja bym nie chciał po nocy biegać. Albo zrobić cięcie i przejść się poza odcinkiem. Albo pomiędzy cięciami, albo po prostu zakupić. No właśnie, nie wiem. Podwózkę. Podwózkę. O, dzień dobry. Radomila 18, ale nie mogę z nią. Niestety. No właśnie, też próbowałem romansować, więc. Ach. Stoi sława. Żadne. Pani poczeka? Romans, jak się masz? 42. Pokaż mi swoje towary, co ty masz ciekawego. Dobra. Idź tam, ale idź. Dostałem zażarcik, plus 10, ma 48%. No kurde, ty będziesz miał prędzej żona ode mnie, no tak się nie umawialiśmy. A, już więcej nie mogę. Jak ten, to ona mówi, potrzebuję trochę czasu, żeby wszystko przemyśleć. Ty to może ja ją teraz zagadam. Jestem ciekaw, co by się stało. Spróbuj, nie wiem. Może spróbować. Mogę ci podebrać? Pozwalasz? Niegosława, no. Pozwalasz, żebym też z twoją panią porozmawiał? Jak ci się uda. Dzień dobry, panie Niegosławo. Pokaż mi, jak wyglądasz. Romans. Wydaje się bardzo interesująca. Mogę cię o coś zapytać? Kobieta narzeka, że mężczyzną rośnie brzuch. O nie. Skryba, którego spotkałem podczas mojej podróży, opowiedział mi, przyrządzają tramę do pisania. Najwyżej później używają orzechów, jak go są. Ale nie, zero sympatii już. To ale ona... źle zagadał. 10% zapytanie o jedzenie. O! O, no dobra. Wydaje się bardzo interesująca. Mamy ładną pogodę. Kiedy raz ujrzałem tą dolinę, ona spodobała... Dobra, no to o dolinie. Ale o nie, pani nie. Pani nie chce. O, już nie chcę ze mną gadać. No to nie, ty jesteś lepszym romantykiem. Goodbye. Bo ja mam tylko 10. Ja 48. Ale dostałem za to dyplomację. Więc sobie właśnie, dam punkcik. Ja nie dostałem. Albo wiedza o dyplomacji. Wiedza o dyplomacji, niech jest. No, na razie szybko niech sobie
Rośnie. Słuchaj, no dobra. Bo ja szybciej punktów zabieram, bo mam Romea. No tak, dlatego. No. Wszystko jasne. Dobra, to co? Wracamy szybko na, do tego, ile to kosztowało? 120, tylko nie wiem. To ja nie wracam, bo nie mam. Nie, bo może nas obojga przeniesie. Wątpię. Wątpisz? Bo mi się zepsuła ta. Teraz. Ja się przeniosę, bo mi się. Bo mi się zepsuła. Słuchaj, mogę ci dać kasę, jak chcesz. Rzucić to trochę chyba, kasy? Tak. No dobra. O, mam jeszcze jedną dyplomację. Romeo, też biorę. Dobra, słuchaj, dam ci kilka monet. Monety, rzucę ci na ziemię. Ale czekaj, jak to się przerzuca? Nie mogę rzucić? X. Upuść. I ile 120 kosztuje? Zasponsoruję ci podróż. A, no dzięki, dzięki. 120,119 dam ci. Masz monetę, nie? Dobra, mam. Mhm. Zobaczymy, czy jak powiem, potrzebuję podwózki. No. Do Piastowi 130, przepraszam, kosztuje. Masz 130? Mhm. Mhm. Bo bliżej nam... tak, do Piastowi. A do nas nie pojedzie? Aha. Nie, on nas... po prostu przeteleportuje. Albo mnie. Okej. No, znikłeś. A ty nie? Nie, to ja z nim gadam. No to 120, 130 kosztuje. Potrzebuję podwózki Piastowia. Ruszajmy więc. Tu możemy się wyspać. No, to chyba Piastowi. Wiesz co, nawet do Piastowi wejdę, tak, od razu, bo tu jest ciemno, ja nie mam tego, pochodni. Jest mi zimno. Idę do naszego domu. Naprawdę. Nie no, to on był chyba gdzieś tu. Wzdłuż murów jakoś, tak pamiętam. No to nie był ten? Nie. Tutaj, ja już jestem. Chodź do mnie. Jesteś? Dobra. Dobra, tutaj. I w kimkę. W kimono. O. Jak dobrze, że możemy tutaj wracać. Elegancko, nie? Czasami jak nam potrzeba, no. Dobra. Czy ja mam coś na sprzedaż? Nie, chociaż nie wiem, bo już patrzyłem 100 razy na to, ale... 312 monet mi zostało tylko, wiesz? No. Czekaj, a te buty? Ja miałem sprzedać buty, ty. No, buty handluj. Ale na razie nie ma nikogo tutaj. A za wcześnie. Czekaj, co ja, jakie buty ja mam jeszcze? Futrzane 4 sztuki i zwykłe, proste buty 3 sztuki. Za 4 stówki będzie jak nic. No proste buty dadzą mi, stówa jest za jedne, a to czyli 50 dostaniemy. Mhm. 150 będzie za proste buty, plus za futrzane 180, czyli będzie 90, czyli będzie 3, Jezu, matematyka moja, 160. Nie? 360 no, i 150. 360, 150, no, no to będziemy mieli 510, trochę kasy. No to już zyskam znowu 800 stów będę miał. No i dobrze. Tylko trzeba poczekać, aż kurka teraz ludzie przyjdą. Ach. No niestety, a co tutaj za domek jest? Taki ciekawy dosyć. Jakiś myśliwy? Kogo tam śpią masz? Jeszcze? Biagota śpi z Mirogodem i on ma jakąś w ogóle... No Mirogod to szefo przecież. Wiochy. Mirogod? A nie ten na U? Wydaje. Nie jest jakimś tym... Szlachcic Mirogod. Może? A może tak? Nie, to jest on. To ty, no przecież widzisz jakieś maciuchy. No widzę jakie maciuchy, ale w ogóle w jakich ciuchach śpi, że w ciuchach śpią, nie? Takich. Zamiast w piżamach. Nie wiem, będziemy mu sen... On ma jakieś zadanie dla nas chyba, ale... Dobra. No to lepiej, żeby się... No nie, faktycznie, to nie jest zadanie. A może jest zadanie, bo jest takie dziwne. No mi się wydaje, widzisz, że... to nie jest ten. Co nie jest? No jest zadanie jakieś. Dobra, obudź go. Dobra, obudzę go, najwyżej. O, obudził się, dzień dobry. Oh, it's you again. Piastowia wydaje się bardzo interesująca, czy mógłbyś powiedzieć mi coś więcej na jej temat? A nie, możemy się ogadać o Seldowinie z nim, z kwatermistrzu. To ja nie chcę... A takie podatki pewnie można płacić. Żegnaj. On tu ma jakieś patrze, kur...
Kurczaki rzeźbione, wilki. Kurczaki rzeźbione, a. Koguta ma. O. Dobra, dzień dobry, Poznomirze. Ja mam do ciebie buty, chcę ci sprzedać, wiesz? Nie, to ja mam. Proszę, futrzane buty razy 4. 360. I proste buty razy 3. A czemu mam dwie sztuki tylko? A czemu dwie sztuki mogę sprzedać mu tylko? Bo kasy może nie ma. A, no chyba, że on jest taki... Nie, no ma 1300 miał jeszcze. To nie wiem, może jedne masz na nogach. Nie, no mam jedne na nogach i jedne do sprzedania jeszcze. To pani sprzedam. Proste buty. Tablica ogłoszeń. O. No i dobrze. I mam 820. Dziękuję pani. Pani jest bardzo miła. Have a nice day. Do widzenia. Jak... Są jakieś śmieszne zadania, nie wiem czy ich nie brać. Śmieszne. No to. Takie dwa małe wiklinowe kosze, u nas się chyba robią. 7 razy monetę dostaniemy, ale tylko reputacja. A faktycznie nowe są te. Wiklinowe kosze to jest. Dwa. Nasi tam niby robią, nie? No to możemy zrobić, to możemy więcej przewieźć rzeczy. Kłody 7 przynieść, proszę bardzo. Dostać do Derwana kłodę razy 7, no biorę. Z motyką na słońce, drewniana motyka 11, to zobaczymy jeszcze. O konie 12, to nie, rzuć kamieniu, kamień i wapień, wapień tego nie mam. No to ale te dwie rzeczy... Już coś zabrakło. Możemy zrobić. W warsztacie czegoś zabrakło. Słuchaj, to ja zobaczę pewnie, tak. Pewnie zabrakło konie, patyków znowu. Proszę, dwie sztuki i kłody razy 7. Czy ja mam jakieś... Ja mam dwie sztuki kłody. Słuchaj, no to ja... No. Lecę do domu, a to nie jest ta droga chyba. W drugą stronę. Lecę do domu, wezmę kłody, zrobimy koszyki. Przyjdziemy. Chyba są już zrobione nawet. Oddamy, a no to nawet tak, no to jeszcze lepiej. Zabiorę im trochę patyków. Patyki się przydadzą, bo brakuje już w warsztacie. No tak. Standardowo. To trzeba ustawić, wiesz co, żebyśmy mogli... No jest ustawiona produkcja, tylko... Trzeba może dać drugą osobę do tego, żeby więcej kłód i patyków zbierały. People often ask me how it is to live here. How can I help you? Have a nice day. How are you? 22 lata, ile ja mam lat? 19. Łosie wróciły. Dobrze, dobrze. Mogę zapolować. Ubiłeś? Zbieram te patyki. Nie, zbieram patyki, a tam jest właśnie, za mną. Nie widzę. A tu? Dalej, dupką się wystawił. Zabiłem. Albo? Tak, ty. To dobrze. Zabiłem łosia. Noża nie mam. O rany. Zrób sobie, zbierz kamień i patyki dookoła. Poda stracić. Albo latać w tam z powrotem. To prawda. Rzucę jej te patyki, nie ten przycisk. Widzę, że... Nie ten przycisk. Czy ja mogę zrobić nóż? Mogę. O, zniknęło. A, bo widać, że patyki się pojawiły. Dobra, wrzucam wszystkie 36 patoli. Ile damy? Ile z łosia wyskoczy mięsa? No, sporo. 40. Będzie. I skóra 26. Mm. Pięknie. To mięso nie wiem, albo przerobię, albo wyrzucę. Wchodził ten len? Nie, nie obsiany. I to jednak na wiosnę jest. Mamy jeszcze nasiona kapusty, co my tam mamy? To można by jakieś drugie pole zrobić, niech się chłopak wykaże. Ale nie mamy nawozu, no dobra. Czyli... A nie, mamy 38, nie, no dobra. Ziarno żyta, co my mamy? Jakąś marchew. O, i marchew. O, dostała. Chyba na wiosnę sadzi. Dostała. To zrobię tu jeszcze jedno pole. A co? Dostała, dobrze. Tak? Tak, mam już dwa łosie, czyli
pana łoś i panią łoś. Oczywiście będę przeciążony, nie? 70 mięsa mam. A nie, bo 30 dostałem. Dobra, spoko. Dlatego. No i tak sporo. Dobra, mamy polowanie, wiedza o łowiectwie. Dodatkowo punkcik. I jeszcze jeden. Wiedza o łowiectwie na stówę. Świetnie, dobra. O Jezu, jak mi ciężko. No dobra, to trochę minie, zanim ja tam dojdę. Więc ja zrobię takie szybkie cięcie teraz, zanim dojdę na ten, do domu. Bo jednak, no to raczej będę się czołgał. Widzimy się za chwilę. No dobra, jak widzicie, jestem już w domu. Mam ognisko już rozpalone i zaczynam robić mięso. Oraz jedno zrobiłem. A miałem zrobić wszystkie. Nie, pojedynczo. O Boże. R, naciśnij R, pamiętaj. R i 68 sztuk. Cyk. Dobra, to mamy kolejne mięsiwo na sprzedaż. Także jest dobrze. Cały czas jestem przeciążony, ja muszę gdzieś się... Ma jakieś deski, mam czaszkę. A czaszkę to zatrzymam. Czaszkę łosia zatrzymamy, to będzie do dekoracji. Deski... Futro też mam. Po co mam to tutaj wszystko? Bo cały czas przeciążony jestem. To teraz tak, zrób... co my mieliśmy zrobić? Słuchaj, jakbyś chciał w kuchni się bawić, to polecam kupić zupę kremową. To z kapusty i z mięsa robi się fajna zupka. Surowego mięsa i drewnianej miski. Drewniana miska chyba... Ja mam 10 możemy... sztuk zrobionych w ogóle drewnianych misek. Ja chciałem je... No to zupkę może zrobić, tylko trzeba za stówkę kupić. Mamy kapuchy full. Mięsa zaraz będziemy mieli świeżego dużo. Zresztą ty masz. Znaczy ja mam... Zrobiłeś. Ja wszystko zrobiłem. A, no bo to... To trzeba poczekać będzie na świeże i wtedy razem z kapustą i mamy zupkę za stówkę. Dobra, no to ja ją kupię. Bo ona, rozumiem, nie jest kupiona jeszcze. Nie. Kuchnia. Boże, i sobie. Mówisz jaka zupka? Kremowa, tak? Za stóweczkę. Mięso i kapusta. Proszę ci bardzo, już kupione. Z gularza no, jest marchew, to nie. 400 coś kapusty, jak pójdziesz do żarłodajni. Dobrze. Ale 400 czego mamy, mówisz? Kapusty. Kapusty. O, ładnie. I mięsa dwie sztuki na razie. To wiesz co, wezmę trochę tego, tej kapusty. Nie wiem, na razie tylko może z 20 sztuk. Trzy mięska. I czy ja to muszę zrobić, czy ja tą zupę mogę zrobić nie w kuchni, tylko w tym? O, pytanie. Pytanie, czy w kuchni to nie, się no robi? Na ogniu. Na czy ogniu, na ogniu? Na ogniu. Nie ma na ogniu czegoś takiego. Jest, na garnek musisz najechać. A, dobrze mówisz, dziękuję ci bardzo. Na garnek? O, dobra. Zupy, owsianki, inne. Zupy. Zupa kremowa. 10 misek na Nie, jedna miska, dobra. O, się przestraszyłem. Ale nie mogę zrobić więcej, tylko jedną z jakiegoś powodu. Może za mało mięsa. Nie spojrzałem ile czego trzeba. Ale gotujemy. O! A, bo kosztuje to 3 mięsa i 2 kapusty. Więc jeszcze muszę poczekać na 3 mięsa, żeby dla ciebie zrobić zupkę. O, to będzie super. Ja przerobiłem niepotrzebnie te mięsa, widzisz. No trudno. Ale jestem już właśnie zadowolony, że mogę gotować. Na tam naszego Bożysława, który mówi, że mu brakuje torby. A ja mam worek i taki lepszy. Ale worek nie działa, bo wrzuciłem worek i nadal... O, teraz coś działało. Może ten. Bo ja mam worek musiało... No dobra. No to... Nie, dobra, wrzuciłem mu to chyba ruszył. A nie, bo koniec pracy jest. Znikło. Tak, gdzie się robi torbę? Patrzę, czy jakiś łoś, coś chodzi. Szwalni. W torbę na pewno. Worek. W szwalni się pusty robi. Pusty worek. No ale ja robiłem worek. Łosie. Pusty worek. Nie widzę, dobra. No, pusty worek to nie torba? Chyba nie. Chociaż nie wiem, ale kiedyś mu dawaliśmy worki.
No ale teraz właśnie, przecież zasiał wszystko, a nie miał żadnej torby. Skąd miałby mieć torbę? Ale ja nie mam żadnego tego, że on potrzebuje cokolwiek. No bo przestali chyba pracować. Aha. Jak jest koniec Fajrant, to oni, wiesz, nie krzyczą, że nie ma narzędzi. Ja mam prosty worek i normalny worek. Worek jest strasznie drogi. Jest w ogóle torba? Nie wiem, nie widziałem czegoś takiego. Pewnie jest, ale to pewnie ze skóry się robi. Czekaj, zaraz zobaczymy. Nie, mogę kupić worek za 50. Worek. Mała sakwa. Nie widzę żadnej torby. Prosty pokłynek. Są dwa worki. Jest worek rodzaj sakwa, mebla. Też patrzę w kolejnych tych, ale też nie ma. W szwalni 2. W szwalni 3. Czyli co, worki? Duże sakwy. Nie. Dziwne, nie? No dziwne. Może ta sakwa to torba? Odblokowano nowy budynek. Może ta sakwa to torba jakaś? Ale to bez sensu, przecież ja workiem to siałem. No ja też, no tak, ja przecież prostym workiem, który mam jedno mięso tylko, kurczę, to mało. A chciałem, kurka, dla ciebie zupkę ci zrobić. Zobaczmy. Blokowany nowy budynek. Ile mam zupa kremowa? 40 kosztuje, ty. Tolerancja temperatury, ty, 2 plus 2. O. To dobra rzecz. Tak, kurde. Przecież to ja workiem zawsze siałem. No to nie było żadnego problemu. Ale a nie, pracuje. Pracuje, bo tak by nie pracował. On widzisz. No. Bierze tutaj pole ora. Nie, to okej, okay, dobra, bo się już zdziwiłem. Chyba, że to chodziło o tego, czekaj. By to był Bożysław. Rolnik. Ale dobra, rolników to ja mam dwóch. A nie, pracownik stodoły. Pracownik stodoły. A co on stodoły robi? Ja bym chciał łosia. Stodoła. Co my robimy w stodole? Jest łoś. W stodole robimy 100% ziarna pszenicy. A, przerabia nam pszenicę. Ale to jest łoś? To jest... Jest łoś. Też powinno dać. O! Dostał jednym ciosem. Jednym ciosem. Oskuruj. Wyrobiłeś. Dobra. No, 41 mięsa. Pięknie. I znowu jestem przeciążony. I brudny. A, czyli tamto wiosną, zboże jedno. Dobra. Ale zrobię ci zupkę. A może jakąś później grzybową, ale to grzybową to trzeba będzie na grzybki, tylko na jesień gotować, jak grzybki są. Oj, przeciążony strasznie jestem. Nie, wrzucę im. Wrzucę kamienie. O, się umyję od razu przy okazji. Bo jak przecież będę gotował, nie, to trzeba być uczciwy z tym. Koniecznie nawet. Bo jeszcze się palił nisko. Także zrobimy. Tylko jedną zupkę mogę zrobić. No dobrze, to zróbmy jeszcze jedną zupkę. Jesteś głodny? Jestem. No. Znaczy nie bardzo, ale mogę zabrać zupkę na potem. A stwórz więcej, tylko... patrz. Mogę jednak stworzyć więcej. R. Ile? 8 zup kremowych. No to będzie niezła kasa. Prób. To nie zaliczyło mi kąpieli? Dobra, chyba zaliczyło. Mamy. Czyściutki. Produkcja. Nowy poziom. Dobra, mam 10 zup kremowych. To jest 40 za jedną, czyli 20 byśmy dostali, to jest 200. No ale ja bym sobie chciał spróbować jedną zjeść.
No to próbuj. Uwaga, próbuję sam swojej potrawy. Jak padnę, to trudno. O. Okej. Zupa kremowa, miam. Żyjesz. Żyję. I mam bonus, widzisz, na zimno. I świetnie, i można takie, takie sprzedawać, takie rzeczy. Aha, umiejętności, produkcja. Produkcja. Mam dwa punkty, to bym wydał je albo na wiedzę o gotowaniu, jeden punkt. Tak. I teraz tak, czy złota rączka, czy ekspert w gotowaniu, czy budowniczy. Złotą rączkę mam już. Dobra, jedziemy z gotowaniem. Dobra, ty gotuj, a jedę trochę kapusty sprzedać. A gdzie idziesz? Już do wioski jeszcze? No. A to poczekaj, ja pójdę sprzedać. Też. I zakończymy tam sprzedać. Odcinek pewnie, bo... Sprzedać trochę kapuchy, no. No dobra, to lecz. 140 główek. Ja trochę przeciążony jestem. Czy ja to mięso ja mam przy sobie? Żeby się nie przeciążać, a to byś sprzedał od razu. A, ja mam 14 sztuk mięsa jeszcze do przerobienia. To tam na miejscu przerobisz. Masz rację, idę. Idziemy, także... sprzedamy się. No to wiesz co, no znowu zrobię cięcie chyba, bo kurka, nikt nie chce patrzeć jak ja biegnę. A jestem przeciążony, także widzimy się za momencik. No, no. Słuchajcie, wróciliśmy, już jestem już we wiosce. Teraz szukam ludzi, ale chyba w gospodzie, żeby sprzedać parę rzeczy. Oczywiście zapomnieliśmy wiklinowych koszów, zapomnieliśmy kłód, ale... Pokaż mi swoje towary. Ale już poszedłeś po ten, nie? Po kłody. Po kłody. Pieczone mięso, 83 sztuki. To... No, możesz wszystko spylić. Proszę bardzo. Proste buty to potrzebuję. Skóra, spodnie, worek, zgnizna. A, i zupki mieliśmy sprzedać. Zupki... czy chcesz jedną zupkę, czy nie? Nie. Wszystkim... Ale możesz mi jedną, zostawić jedną. Jedną zostaw, tak na spróbowanie. Dobra, no. To 8 zupek sprzedanych. Słuchaj, jestem bogaty, 1200 mam. Oho. Mam jeszcze 14 sztuk mięsa, ale to mięso jest surowe. To mi się ono przyda na, albo na zupy właśnie, albo na jedzenie dla mnie. Bo ja wszystko sprzedałem już praktycznie. Jak w tym obszarze nie można zbierać zasobów? No bez jaj. No weź ty. Naprawdę. Pod wioską nie mogę? A, to już mogę. To ja idę, kurczę, nie wiem, czy ja chcę mięso przerabiać, czy nie przerabiać. Możesz tam w domku szybko. Ja wiem, to zastanawiam się, czy zostawić surowe na zupki, czy przerobić, żeby miało ja co jeść jeszcze. No tak. Ale z drugiej strony surowe na zupki, czy ja mogę w ogóle robić? Nie, bo nie mam kapusty. Dzień dobry, a tu kto przyszedł do mnie? Sedowin, po co tutaj jesteś? A co ty robisz w tym domu, Sedowin? Halo? Dobra, słuchaj, to co, ty poszedłeś... Tak, jeszcze 3 kłody. Aha, no dobra, no to weź te kłody. Zbierz, przyjdź, zakończymy zadanie i kończymy odcinek. Bo ja już te kosze nowe, to już nie ma sensu, żebym biegł po nie teraz. Jeszcze jedna kłoda. Zdrowia doda. A idę zobaczyć, co się dzieje. 22 lata masz. A pani? Dobra, have a good day. 17, ty. Dobra. No. To jest dobre. Ta ma 16, a ta ma 17, ale nie mogę z nią romansować. Bo to jest... Ja musi być 18 pewnie tutaj dopiero. 22. Zadbali o to, żeby było grzecznie. 39. No nie ma. Nie ma. Dobra. I gdzie się oddawało te drewna? Musimy dojść do pana Dervana. Dobra, już go mam. 30 metrów. Gdzieś tu w knajpie pewnie będzie siedział. A jakże? Pokaż, gdzie ty jesteś. Tylko od drugiej strony muszę wejść. Idę, pan Dervan. Jesteś? Oddałeś mu już? Tu jest, gdzieś, czekaj. To ja. Dervan, idę. Niosę materiały na most.
Oh, it's you again. Nie mieszkam, pod taką presją ze strony społeczności entuzjastów mostów jestem. Grzesili mi nawet, że moje zwłoki byłyby wspaniałym substytutem materiałów budowlanych, gdyby mi ich nie załatwił ten kłód. Walczyłem w krwawych wojnach z dzikimi bestiami, tworzyckimi wojownikami. Nie pamiętam jednak, by ktokolwiek czuł taki strach jak podczas rozmowy z tymi maniakami. No i teraz koniecznie daj mi znać, że pomogłem i nigdy nie skrzywdziłem żadnego mostu. No jest, reputacja 400. I momenty. Dobra, to słuchaj, idziemy do tego domku tutaj, co? Mhm. I kończymy odcinek. Tak jest. Bo no już jest ciemno, ja nie mam pochodni. A nie, zrobiłem chyba. Nieważne. Ale tak czy siak, trzeba i spać. Ale chyba wydaje mi się, że pójdziemy... Zakończymy na, w nocy, co? Mhm. Żebyśmy mogli zacząć od nowego... Od nowego dnia. Od nowego dnia. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobał wam ten odcinek. No i cóż, i czekamy na wasze komentarze. Pamiętajcie, że następny odcinek u niedzielnego. Jak się nam uda spotkać w czwartek, to będzie odcinek w... Będzie częściej, tak. W niedzielę. W niedzielę. Jeżeli nam się uda spotkać, bo to różnie bywa. No, to trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa. Trzymajcie się. Hej, hej.